cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć o kilku zapachach domu parfumowego Molly Nard w mojej kolekcji. Także jeżeli taki filmik Was ciekawi, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Słuchajcie, chciałam na początku powiedzieć kilka słów o samej marce Molly Nard, ale ja myślę, że to jest też dosyć rozległy temat i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to ja oczywiście zostawię linka do strony, żeby sobie ewentualnie poczytać, dlatego że marka Molly Nard to jest marka z tradycjami. Ja z tego, co wyczytałam, to dom parfumowy jako taki istnieje od 1849 roku i oni tam na swojej stronie mówią, że szczycą się 5 pokoleniami perfumiarzy. Także wiadomo, z pokolenia na pokolenie jakiś perfumierz zawsze pracował dla domu. To jest, z tego co rozumiem, też marka zapoczątkowana jako marka rodzinna i ogólnie taka właśnie marka z tradycjami. Jest to też marka francuska, o tym nie powiedziałam, i oczywiście niszowa. Z tego co wiem, to samą perfumerię, w każdym razie sam dom perfumowy, tam gdzie się perfumy sprzedaje i gdzie się je tworzy, to można oczywiście we Francji, gdzieś w okolicach Nicei. Gdzieś w okolicach Nicei można zwiedzić, można, tam jest też takie muzeum, zresztą na stronie można sobie poczytać, kupić bilety i po prostu zwiedzić, jeżeli będziecie kiedyś przy okazji we Francji. Wydaje się to być ciekawe. Sebastian Perfume Guy kiedyś właśnie robił filmik też o Molly Nard i on też pokazał właśnie ten dom perfumowy od środka. Dom perfumowy nie jako markę, tylko jako miejsce. Także wydaje mi się, że to było naprawdę bardzo ciekawe. Ale tak jak mówię, jeżeli macie ochotę sobie poczytać, to ja oczywiście zostawię linka. A ja w swojej kolekcji mam w tej chwili 5 pełnych flaszek i jedną malutką, taki pen spray 10-militrowy, także o tych zapachach Wam dzisiaj opowiem. I zacznę oczywiście od sławnej Habanity. Ja niedawno mówiłam Wam w chcieliście, że chciałabym Habanitę kupić i rzeczywiście ją kupiłam. To moje pierwsze chyba zakupy w tym roku. Kupiłam w ciemno, dlatego że, tak jak mówiłam wcześniej, nie mogłam znaleźć nigdzie próbek. Obawiałam się tych zakupów i nie bez podstawy, dlatego że to są perfumy naprawdę z tradycjami, inaczej mówiąc perfumy vintage. Ogólnie jest to kompozycja, która ma już ponad 100 lat i wciąż się cieszy dużą popularnością, wciąż się sprzedaje. Obecna formulacja w tej obecnej butelce jest z 2012 roku, także wiadomo, przez te 100 parę lat Habanita już przeszła wiele formulacji, więc prawdopodobnie ta ma niewiele wspólnego z tą ją pierwowzorczynią. Natomiast sam zapach jest rzeczywiście bardzo vintage. Ja liczyłam na to, że on będzie bardziej uwspółcześniony, natomiast sam zapach wydaje mi się bardzo vintage. Tam oczywiście jest historia powstania tego zapachu, że to były, na początku była ta kompozycja stworzona dla kurtyzan, żeby ukryć zapach tytoniu, potu i tak dalej. No, w każdym razie, słuchajcie, tutaj jeśli chodzi o kompozycję zapachową, to ona jest bardzo bogata. Trzeba wyróżnić tutaj przede wszystkim mastyx, bo on ma, wydaje mi się, taki charakterystyczny zapach. Jest też heliotrop, yang liang, czyli takie jakieś pudrowe nuty. No i w bazie jest wanilia, bursztyn i drzewo sandałowe. Powiem Wam szczerze, że dla mnie tutaj najbardziej wybijają się po prostu nuty pudrowe. I jest to takie nuty pudrowe, taka zasypka dla dzieci, ale nie bardzo ostra. To nie są takie nuty pudrowe, które ja czuję na przykład z czerwonej kostki Narcyzy Rodriguez, gdzie jest taki, wiecie, Johnson & Johnson, taki ostry zapach pudru. Tutaj raczej to jest takie bardzo ugładzone, takie bardzo usłodzone. I tak mi to pachnie z korka. Natomiast ja już robiłam oczywiście testy tych perfum na sobie, na nadgarstku i na całokształt. I muszę Wam powiedzieć, że po aplikacji te nuty pudrowe, te takie miękkie, słodkie nuty pudrowe bardzo szybko ze mnie ulatują i zostaje taki ostry zapach vintage, którego ja nie potrafię w żaden sensowny sposób określić. To są takie po prostu perfumy jak opium, jak te kafe od Bourjois, nie wiem czy pamiętacie kiedyś. Wiem, że moja ciocia takie perfumy miała, wiem, że teściowa takie perfumy miała. Ja nigdy nie miałam takich perfum, ale doskonale pamiętam ten zapach. To jest taki typowo, bym chciała powiedzieć, vintage'owy właśnie zapach tamtych czasów.
Ja też czuję później na sobie, kiedy ten zapach się na mnie rozwija, to czuję rzeczywiście taki zapach tytoniu, ale raczej jest to zapach popielniczki. Tak jak o ile ja lubię zapach tytoniu w perfumach, takiego tytoniu troszeczkę kwaskowatego, trochę słodkiego, to tutaj dla mnie to nie jest taki zapach liści tytoniu, tylko taki typowy zapach popielniczki, który ja po jakimś czasie na sobie wyczuwam. Mało tutaj wyczuwam jakichś kwiatów, bo tutaj jest też róża, jest mimoza, jest jaśmin, geranium. Tego geranium tak jakby w ogóle nie wyczuwam, bo geranium powinno dawać tutaj taki trochę orzeźwiający zapach cytrusowy. Ja tego w ogóle nie wyczuwam, żadnych kwiatów, tylko najbardziej właśnie te takie nuty pudrowe, później ten taki tytoń, ale taką popielniczkę. I dopiero na sam koniec, i kiedy ja, znaczy na sam koniec, dopiero kiedy ten zapach się tak ułoży, a jest on niesłychanie długotrwały i to układanie się, to ja u siebie dopiero wyczuwam po 4-5 godzinach, dopiero on się staje dla mnie taki kremowy i taki przyjemny, taki otulający. Dalej jest to, nie zrozumcie mnie źle, zapach vintage, ale on się staje taki bardzo odległy i taki bardzo po prostu, no właśnie taki bardziej kremowy i taki bardziej bliskoskórny. Zapach ma bardzo dobre parametry, ta projekcja jest dobra i trwałość jest bardzo dobra, taka ponad jednodniowa. Natomiast wydaje mi się, że ja niestety się z tym zapachem nie polubię. Ja już postanowiłam, że butelkę dalej poślę w świat, bo ona u mnie po prostu będzie niepotrzebnie tylko stać i zbierać kurz. A jest na czym zbierać kurz. Zaraz Wam z bliska pokażę tą butelkę. Ja mam w swojej kolekcji jeszcze dwa zapachy typu vintage i mam tutaj na myśli Dune od Diora i Salvador Dali Parfum de Toilette. I oba te zapachy, o ile podobne one nie są, to powiedziałabym, że jest to ten sam typ zapachu, a mianowicie jest to taki zapach bardziej przyprawowy. Ja tam czuję takie nuty drzewne, nuty właśnie przypraw, nuty takie bardziej bursztynowe, tamte zapachy są takie bardziej suche, pyliste i pomimo, że czuć bardzo dobrze ten sznyt vintage, to mi te zapachy bardzo się podobają. Natomiast ten zapach dla mnie skręca w kompletnie inną stronę, skręca dla mnie w stronę właśnie tych takich zapachów typu opium, typu café od bourgeois, nie wiem, może nawet szanelowskie takie sznyty, tutaj właśnie czuję takie bardziej takie nuty mydlane i to mi się nie do końca podoba. Ja nieraz potrzebuję kilku podejść do jakiegoś zapachu, żeby go w ogóle zrozumieć, czy żeby w ogóle go polubić, ale z tym zapachem wydaje mi się, że się nie polubię. Dla mnie on pachnie za bardzo tak właśnie mydełkowo w starym stylu. Jeśli chodzi o flakon, no jest przepiękny, to trzeba powiedzieć. On tutaj ma takie, to zresztą doskonale widać, że to wszystko są takie tłoczenia, żłobienia, to zresztą tutaj jest dookoła takie po prostu no, kobiety trzymające się razem. Jakieś tam w tle prześcieradła, nie wiem, jak mi się to kojarzy. Cała butelka jest przepiękna, w ogóle ten korek też jest taki zdobiony, taką tutaj, nie będę w stanie chyba pokazać, taka po prostu jakaś koronka czy coś. Sam flakon jest ciężki, no i tak jak mówię, przepiękny. Pudełko było takie dosyć standardowe, tutaj jest taki, widzicie, nadruk, ale tu to pudełko jest standardowe. Niczym się nie wyróżnia, poza tym, że w środku jest czerwone, także wygląda trochę jak taki wampirzy płaszcz. I ogólnie cała ta butelka jest taka bardzo w stylu takim moim zdaniem gotyckim, trochę takim właśnie mrocznym. Natomiast sam zapach nie kojarzy mi się jakoś mrocznie, nie kojarzy mi się właśnie ja. Liczyłam na to, że będę bardziej tutaj czuć tą różę, że on będzie miał jakiś taki pazur, że będzie jakiś taki bardziej uwodzicielski, a dla mnie on jest taki bardzo vintage'owo, pudrowy, mydełkowy. Nie jest to zapach brzydki, ale to nie jest zapach, po który ja będę sięgać. I dlatego ja niestety, ale z tą butelką będę się żegnać. Natomiast bardzo się cieszę, że miałam okazję poznać się z Habanitą i uważam, że jest to zapach godny poznania, dlatego że często są inne porównania do niego i wówczas możemy sobie po prostu jakiś tam inny zapach dzięki temu wyobrazić. Także żałuję, że się z tą Habanitą nie polubię.
Ja wiem, że jest jeszcze biała butelka Habanity, Habanita Le Spirit, i ona to jest, tamten zapach to już jest taki bardziej współczesne wydanie i być może kiedyś się skuszę po prostu na tą Habanity Le Spirit. Butelka na dzień dzisiejszy wygląda tak samo, tylko że jest właśnie biała i tamte nuty zapachowe też wydają się zupełnie inaczej, także ciekawi mnie tamten zapach. Być może uda mi się kiedyś z nim polubić, znaczy polubić, poznać. Natomiast w mojej kolekcji są jeszcze cztery pełne flakony. Zaraz Wam pokażę w kolejności, w jakie kupowałam. Zaczęło się wszystko od zapachu ambre. I te moje flakony, które mam, wszystkie wyglądają w ten sposób. To jest taka fioletowa butelka. I one też zapakowane, akurat tutaj mam pudełko od czegoś innego, ale pudełka też wyglądają wszystkie tak samo. Też są takie fioletowe ze złotym nadrukiem i wszystkie są standardowe. I też te wszystkie flakony wyglądają tak samo. Te flakony są w ogóle bardzo ciężkie. Nawet te korki są takie ciężkie. Mi się wydaje, że one są metalowe, bo są naprawdę ciężkie. No i jak widzicie tutaj właśnie takie złoto-białe nadruki. Także tak te flakony wyglądają. One naprawdę prezentują się bardzo elegancko. Natomiast ja jakoś kiedyś omijałam wzrokiem Molinard właśnie przez te flakony, bo mi się strasznie ten kolor kojarzy z denaturatem i przez to całe te flakony mi się, przynajmniej kiedyś mi się tak kojarzyły jakoś dziwnie. No bo mówię Wam, ten fiolet tej butelki to jest dokładnie, jeszcze jak pod światło się popatrzy, to dokładnie to wygląda tak jak denaturat, przynajmniej kiedyś. Dawno już nie widziałam butelki denaturatu, nie wiem jak teraz wygląda, ale mam nadzieję, że pamiętacie jak to, ten kolor i dokładnie tak mi się te butelki kojarzą. Natomiast teraz, kiedy polubiłam się z tymi zapachami, mam tych butelek kilka, to jakoś te skojarzenia gdzieś tam odchodzą na plan dalszy i w tej chwili uważam, że te butelki są naprawdę bardzo eleganckie i bardzo to jest charakterystyczne dla tych marek niszowych, że te butelki wszystkie są takie same. Naprawdę ciężko je od siebie odróżnić. Tam, jak przeglądałam sobie Fragrantikę, to oczywiście Molinard ma kilka różnych kolekcji i te wszystkie kolekcje to jest, nazywa kolekcja Le Elements, dlatego że one to są takie zapachy, powiedzmy, że jednonutowe. Natomiast tych kolekcji jest kilka, to sobie później o tym porozmawiamy. One wcześniej, ten Le Element, były troszeczkę inaczej pakowane, inne butelki, teraz są inne, także w tej chwili to wygląda tak. No i okej, słuchajcie, pierwszy zapach to jest, od tego się w ogóle zaczęło, to jest ambre, dlatego że jak wiecie, ja dalej jestem zakochana w nutach bursztynowych i po prostu poszukiwałam więcej perfum z nutami bursztynowymi, no i wybór mój padł na Molinard, bo on też jest często wspominany przez innych twórców, często do tego zapachu też są porównywane inne, także wiedziałam, że to będzie taki klasyczny bursztyn i rzeczywiście jest. Klasyczny bursztyn to już kilka kilkukrotnie Wam mówiłam, jak ja to sobie wyobrażam, to jest właśnie dla mnie ta ściekająca żywica z drzewa. Ten żółta taka kropla, która kojarzy się słodko, gęsto, z taką jakąś zapach jest taki zawiesisty, taki właśnie jakby skondensowany, trochę lepki. No właśnie tak to się kojarzy. Ktoś kiedyś mi napisał, że wąchał żywicę i żywica wcale nie pachnie. To jest takie częste właśnie niezrozumienie. Ja też na początku myślałam, jak pachnie żywica. Myślałam, że on pachnie bardziej drzewnie, ale nic z tych rzeczy. Akord żywiczny w perfumach to jest akord wyimaginowany. To jest po prostu interpretacja perfumiarza, dlatego że rzeczywiście żywica sama w sobie takiego zapachu nie ma. Natomiast wyobrażenie tego zapachu właśnie wszystko zależy od tego, jak to perfumiarz interpretuje. Często te akordy żywiczne mają w swoim składzie wanilię, paczulę, czy też inne żywice typu olibanum, styraks i tak dalej. Także to jest po prostu taki akord, którego brzmienie zależy już bardzo od interpretacji perfumiarza. No i tutaj właśnie mamy ten klasyczny taki akord, który się składa z paczuli, też z kadzidła, tu jest benzoes, piżmo, wanilia. Natomiast co wyróżnia ten zapach od innych, to obecność lawendy. Tutaj jest lawenda i przez to ten zapach ma takie lekko ziołowe jakby wybrzmienie. Ja na początku myślałam, że to jest rozmaryn, ale patrzę, że tutaj jest jednak lawenda. Właśnie ta ziołowość powoduje, że całość nie jest taka bardzo słodka, bardzo ulepna. I moim zdaniem to jest taki bursztynowy zapach, ale kiedy jeszcze nie jest bardzo zimno. Ja mam w swoich zbiorach takie bursztynowe zapachy, które są jeszcze bardziej słodkie, jeszcze bardziej gęste, a tutaj właśnie szałwia dodaje, tak jak mówię, tych nut takich
ziołowych, przez to ten zapach jest bardziej taki jesienny raczej niż zimowy. Bardzo mi się podoba, również parametry są bardzo dobre, zapach na mnie się utrzymuje przez cały dzień. On nie jest jakiś szczególnie głośny, bardziej powiedziałabym bliskoskórny, ale ja bardzo wyraźnie czuję ten zapach na sobie przez cały dzień. Także ambre, od tego się zaczęła moja miłość do Molinard. Też ja właśnie, też wąchając i inne kompozycje, czuję po prostu taką specyficzną jakość tych składników. To jest to samo, co ja wyczuwam w perfumach Le Cuvin de Minimé. Nie umiem tego inaczej określić, ale czuć tam po prostu taki inny sznyt. Te perfumy nie są mainstreamowe, tam czuć zupełnie inną jakość składników i te kompozycje są inaczej zbudowane, ale w tym samym czasie one nie są jakoś szczególnie udziwnione. To wszystko są zapachy bardzo noszalne, moim zdaniem bardzo eleganckie, dla każdego wieku, na każdą okazję, na każdą porę roku. Myślę, że tam każdy znajdzie coś dla siebie i przede wszystkim te zapachy są eleganckie i takie bardzo ładnie skomponowane i czuć, że są użyte dobre składniki. Ja nie umiem tego w żaden inny sposób wyjaśnić. Ja też kiedyś myślałam, że to są puste słowa, dopóki sama nie przewąchałam odpowiednią ilość perfum i po prostu inaczej się odbiera te zapachy mainstreamowe, jakieś tam zapachy tańsze, bardziej takie syntetyczne. Nie żeby one były złe, gorsze, lepsze, nie o to mi chodzi. Po prostu jest to zapach innego rodzaju, innego gatunku. Tutaj nie czuć takiej właśnie syntetyczności, nie czuć takiego typowego mainstreamu, tylko czuć taki bardziej elegancki sznyt. To dokładnie tak samo jak kupujemy ubrania lepsze gatunkowo lub gorsze gatunkowo. One wszystkie wyglądają ładnie i mogą dobrze na nas leżeć, ale sam gatunek materiału pod palcami czuć. I dokładnie jest to samo tutaj, jeśli chodzi o ten zapach. Nie wiem, czy mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jeżeli interesujecie się perfumami, sami przewąchaliście kilka, naoglądaliście się też innych filmów, to mam nadzieję, że po prostu wiecie, o co mi chodzi. Kolejny zapach, który ja zakupiłam z Molinard, to był Vanille Patchouli, dlatego że ja też doszłam do wniosku, że bardzo lubię ten profil zapachowy. Mam w swoich zbiorach już trzy albo cztery tego typu zapachy i bardzo lubię je wszystkie i czuję między nimi różnicę. Wanilia z paczulą. Dosyć prosto i właściwie wszystko w tym temacie. Tutaj oczywiście jest dużo więcej akordów, znaczy dużo więcej zapachów. Tutaj w ogóle paczula jest u góry, czyli w nutach u góry, mówię, w nutach głowy. Co też jest takie moim zdaniem niespotykane, bo często paczula jest właśnie albo w sercu, albo w bazie, a tutaj ona jest w nutach głowy i ona rzeczywiście jest bardzo mocno wyczuwalna i jest to taka paczula bardziej czekoladowa, bym powiedziała. Wanilia i benzoes w nutach serca, no i piżmo w nutach bazy. Moim zdaniem ten zapach jest podobny troszeczkę do Lush Lord of Misrule, natomiast Lush jest dużo bardziej taki intensywny, taki bardziej niszowy, nie wiem, bardziej dziwny jest tam ten zapach. Dużo więcej można z tamtego zapachu jak gdyby wywąchać. Natomiast ten zapach jest dużo bardziej prosty. Co nie znaczy, że jest absolutnie gorszy. Po prostu chodzi mi o to, że ten zapach jest taki bardziej zaokrąglony, bardziej wyważony, bardziej elegancki. Tamten Lord of Misrule, mi się wydaje, nie każdemu przypadnie do gustu. Natomiast ten zapach jest moim zdaniem dużo bardziej wyważony, przez to dużo bardziej elegancki. Dokładnie wanilia z paczulą. Tutaj czuć, on też jest delikatnie taki słodki, jest trochę gęsty, ale to nie jest taka gęstość bursztynowa, tylko zupełnie coś innego. Taki właśnie gęstość tego, bo tutaj jest benzoes, który podbija tą wanilię. Benzoes to są znowuż też rodzaj żywicy, która ma taki waniliowy zapach. Ja benzoes w formie olejku używałam też w swoich produktach, jak jeszcze robiłam własne produkty, dlatego wiem po prostu, że zapach benzoesu pachnie waniliowo, ale jest on troszeczkę inny niż typowa wanilia. Nie jest taki jadalny. I tutaj też pomimo tych nut waniliowych ten zapach absolutnie nie jest jadalny. No i tak jak mówię, paczula dodaje tutaj tej takiej czekoladowości. Zapach moim zdaniem jest piękny, typowo właśnie taki na jesień, na zimę. Bardzo charakterystyczny ten akord waniliowo-paczulowy moim zdaniem jest bardzo charakterystyczny, dość typowy, ale różni się pomiędzy jednym a drugim zapachem, pomiędzy jednymi a drugimi perfumami. Czuć zdecydowanie różnicę i tutaj to jest właśnie coś takiego dużo bardziej ugładzonego niż Lord of Misrule, ale na przykład mam w swojej kolekcji też zapach Le Cuvin Nubica.
Nubika to też jest właśnie taki zapach waniliowo-paczulowy, natomiast tamten jest dużo bardziej gładki. Ten jest jednak bardziej taki słodki i bardziej taki ostrawy, ostro słodki. Również zapach o bardzo dobrych parametrach, bardzo mi się przyjemnie go nosi. Nawet to zużycie już tutaj widać, o teraz widać, że jakieś tam jest. Bardzo chętnie sięgam, szczególnie właśnie w tej porze roku, zarówno po ten bursztynowy, jak i po tą wanilię z paczulą. Bardzo mi ten zapach przypadł do gustu, także cieszę się, że mam. No i kolejny zapach, na który się zdecydowałam, to jest, słuchajcie, lawandę. Zastanawiałam się nad tym zapachem, dlatego że bałam się, że będzie to zapach bardziej męski, bo on tutaj Fragrantica podaje takie pół na pół, typowo unisex. Tyle samo ludzi głosuje, że jest on damski, tyle samo, że męski, a najdłuższa kreska, jeśli wiecie, o co mi chodzi, jest tutaj w unisex. Natomiast zapachy podobne do, to tutaj dużo jest takich właśnie też męskich wypustów. Także nie wiem, nie znam tamtych zapachów, natomiast tutaj mam moją upragnioną lawendę. Słuchajcie, wąchałam już wcześniej zapachy lawendowe. Mam tutaj na myśli taki typowy mainstream. Wiem, że lawenda jest na przykład w mojej ulubionej Libr. Lawenda też jest w Guerlain, Mon Guerlain. Natomiast tamta wanilia jest zupełnie wanilia, mówię, tamta lawenda jest zupełnie inna. Tamta lawenda to jest taka typowo perfumowa, taka bardziej mydełkowa, taka bardziej moim zdaniem wyimaginowana. Natomiast tutaj to jest prawdziwy olejek lawendowy. To jest taka świeżo zerwana z kwiata lawenda, świeżo ususzona lawenda, czy też po prostu olejek lawendowy. Taka bardzo intensywna, bardzo wręcz medyczna, ostra. Nie każdemu będzie się podobała, bo nie każdy lubi taki zapach lawendy. To nie Lawenda jest bardzo, bardzo, że tak powiem, charakterna, taka bardzo realistyczna. Ona jest tutaj też podkręcona trochę szałwią, więc to jeszcze dodaje jej takiej mocy, takiej, wiecie, mocy ziołowej. I rzeczywiście na początku ona jest bardzo intensywna i właściwie nic innego nie czujemy poza tą lawendą. Potem dopiero to wszystko zaczyna się układać i zaczyna dochodzić do głosu właśnie ta wanilia, benzoes, fasola tonka, która tutaj jest, i troszeczkę labdanum. Zapach zdecydowanie zaczyna się tak ocieplać, wysładzać, układać i później już na samym końcu brzmienia to mamy takie przepiękne lawendowe mydełko. Wiem, że może to nie brzmi zachęcająco, ale to naprawdę jest bardzo przyjemny zapach, taki bardzo uspokajający. Może się niektórym osobom kojarzyć dosyć męsko, dlatego że te takie właśnie lawendowe mydełka, czy w ogóle taki lawendowy zapach mi się trochę kojarzy z jakimiś produktami do golenia, ale nie współczesnymi, tylko raczej mojego dziadka, nie wiem, jakieś, wiecie, te kremy takie do golenia typu Vars i tak dalej. One takie miały lekko, mi się wydaje, lawendowy zapach i to ja tutaj to wyczuwam. Dlatego rzeczywiście można powiedzieć, że ten zapach jest delikatnie i skręca w taką męską stronę, ale mi się mimo wszystko wydaje, że to jest unisex i tak jak mówię, ta lawenda bardzo realistyczna, potem się wysładza i potem się układa w takie bardzo przyjemne lawendowe mydełko. Zapach na początku bardzo intensywny, bardzo taki mocno projektujący. Natomiast dosyć szybko się układa blisko skórnie i wtedy trwa, no już przez wiele, wiele godzin. Dla mnie zapach przepiękny, uważam, że taki bardzo niespotykany. Nadal nie jest bardzo udziwniony, ale bardzo daleko odchodzi od mainstreamu. Czegoś takiego moim zdaniem w przysłowiowej Seforze nie znajdziemy. To jest zapach taki bardzo wyszukane, o tak, nie dziwne, ale wyszukane. Przez tą właśnie taką bardzo realistyczną lawendę, której ja nigdzie indziej nie czułam. W żadnych innych perfumach, które deklarowały zawartość lawendy, ja takiej realistycznej lawendy nie czułam. Także moim zdaniem, jak dla mnie przynajmniej, udany zakup. Bardzo się cieszę z tych perfum i też często po nie sięgam. Zobaczcie, już tutaj ten ubytek jest dosyć solidny. No i już ostatni flakon, ale nie ostatni zapach mojej kolekcji, to jest Violet. Mówiłam Wam ostatnio, że jestem na fali po prostu poszukiwania fioletowych kwiatów, nie tylko irysów, ale również fiołków. No i to jest właśnie taki zapach fiołkowy. Myślałam, że on będzie bardziej taki właśnie syropowy, pudrowy, tak jak to ma w zwyczaju irys, ale tutaj irys też jest, ale w bazie.
Nie wiem, dlaczego na początku myślałam, że to będzie zapach podobny do tych wszystkich irysowych. Nie. Tutaj są fiołki. To są fiołki podkreślone, podkręcone jeszcze czarną porzeczką, bergametką. Też jest zielone jabłko. W bazie mamy liść fiołka, no i właśnie ten irys. Słuchajcie, to jest zapach bardzo wiosenny, bardzo kwiatowy, ale dla mnie przy tym bardzo przyjemny. Jak wiecie, ja nie jestem fanką zapachów kwiatowych, a przynajmniej tak mi się przez całe życie wydawało. A ostatnio coraz to więcej odkrywam zapachów kwiatowych, które są bardzo unikatowe i dla mnie bardzo przyjemne. I to jest właśnie jeden z tych zapachów. On mi się bardzo z czymś kojarzy. Kojarzy mi się z czymś z lat 90. Może to są jakieś perfumy z Avonu, może coś innego, nie wiem, nie potrafię. Przeglądałam tutaj te podobne do i tu nie jest nic z tych rzeczy. Moim zdaniem to są jakieś perfumy z lat 90., ale ja nie potrafię po prostu dojść do tego, co to jest. Zapach takich świeżo umytych włosów, świeżych, wypielęgnowanych, pięknie umytych włosów, tak mi się to też kojarzy. Nie umiem jakoś sensownie opisać tego zapachu, bo on wzbudza u mnie tyle jakichś dziwnych emocji, których ja nie potrafię po prostu sprecyzować. I jakichś takich właśnie skojarzeń. Na pewno coś mi się to kojarzy, tak jak mówię, z latami 90. Zapach zdecydowanie kwiatowy, zdecydowanie wiosenny i bardzo, bardzo fiołkowy. Nie ma tutaj pudrowości, nie ma tutaj żadnych takich konotacji vintage, bo ja wiem, że jak ja mówię, że lata 90. to się kojarzy vintage'owo, ale nie o te skojarzenia mi chodzi. Mi chodzi o jakieś takie innych właśnie, może jakiegoś szamponu z tamtego czasu, nie wiem. Bardzo przyjemny, raczej świeży taki zapach. I mimo to uważam, że nadal uważam, że jest to zapach unisex, pomimo, że właśnie taki wiosenny, taki zwiewny, też kojarzący mi się z jakąś zwiewną sukienką kwiecistą, to jednak również widzę ten zapach na mężczyźnie, dlatego że jest to zapach jednocześnie taki czysty. Może też kojarzący się z jakąś wodą kolońską, ale nie współczesną. Nie wiem, czy cokolwiek Wam te opisy mówią, ale bardzo mi się zapach podoba. Często jak słyszymy o Molinard, to najczęściej ludzie wspominają właśnie o Ambre, czy nawet o tej Vanille Patchouli, czy o Habanicie, a mam wrażenie, że są takie zapachy zapomniane i jak widać warte odkrycia, bo to jest zapach, którego ja bardzo dawno nie czułam i z całej tej kolekcji moich perfum i z tych wszystkich próbek, które też przewąchałam w ostatnim czasie, nie kojarzy mi się z niczym innym. Także moim zdaniem zapach dosyć unikatowy, ale w żaden sposób nie dziwny. Może ze wszystkich zapachów tych, które Wam tutaj przedstawiłam w tej chwili, to ten najbardziej się skręca w stronę tego mainstreamu, ale jednocześnie nie tego dzisiejszego mainstreamu, bo tutaj nie ma jakiejś takiej ulepnej słodyczy, nic z tych rzeczy. Także moim zdaniem zapach piękny, wart poznania. Ja też kupiłam już w zeszłym roku, ale nie pamiętam, chyba na jesień. Także czekam po prostu na wiosnę i lato, kiedy będę mogła się tym zapachem cieszyć, bo wydaje mi się, że on najwięcej swojego piękna właśnie pokaże wiosną. I ostatni zapach w mojej kolekcji to jest Cure. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć. W każdym razie jest to z francuskiego skóra. I jak widzicie, ja mam go tutaj w takim po prostu rolonie, bo niestety Molinard, znaczy fajnie, że Molinard robi zapachy w takich pojemnościach. Co tutaj jest? Czy to jest? Wydaje mi się, że to jest 8 ml. I robi nawet całe takie zestawy, że możemy 4-5 takich zapachów kupić w takiej postaci i sobie je wszystkie przetestować. I to jest świetny pomysł. Niestety to są rolony. I ciężko jest po prostu testować zapach w takiej postaci, no bo nie jesteśmy go w stanie na siebie po prostu zaaplikować. Oczywiście można to jakoś tutaj otworzyć i przelać sobie i ja mam zamiar w ogóle coś takiego zrobić, bo chciałabym ten zapach bardzo dobrze na sobie przetestować, bo zapach jest bardzo fajny, natomiast zdecydowanie odradzam zakup w ciemno, bo to jest zdecydowanie zapach, który nie będzie się każdemu podobał. Jest to zapach ze skórą i jest to taka kwaśna skóra jeszcze w towarzystwie jakichś takich przypraw. Na pewno zapach, który nie będzie się każdemu podobał. Na pewno jest to zapach dla osób, które lubią skórę i które
szukają skóry w perfumach, bo skóra też może być podana w różny sposób. Ja w ogóle chcę zrobić filmik o perfumach z nutą skóry w mojej kolekcji, bo ja bardzo lubię skórę, ale to nie znaczy, że lubię każdą, bo zetknęłam się szczególnie z tymi arabskimi wypustami, gdzie tam skóra mnie pokonała. Tak samo na przykład Rook Perfumes. Nie wiem, czy pamiętacie, robiłam nie tak dawno taki przegląd jego, bo to jest jednoosobowa marka, jego kreacji właśnie z takiego Discovery setu i tam też był zapach skórzany, który mnie pokonał. Także nie zawsze lubię skórę, ale ogólnie nie boję się skóry w perfumach, wręcz przeciwnie, szukam i doceniam. Lubię jakiekolwiek akordy skórzane w perfumach. I tutaj mamy takie wydanie skóry po prostu bardzo takiej kwaśnej, takiej już takiej starej, przechodzonej, o tak. Nie wiem, dla mnie inaczej mi się kojarzy skóra takiego na przykład nowego futerału, albo nowa taka kurtka skórkowa, czy coś takie, taka bardziej świeża, taka bardziej przestrzenna, a może być też taka skóra taka bardzo znoszona, brązowa, pognieciona i ona wtedy jest właśnie taka kwaśna. I tutaj coś takiego mamy. Tutaj oprócz tej skóry mamy też gałkę muszkatułową i mi się wydaje, że ona dodaje tej właśnie kwaskowatości. Też jest werbena cytrynowa, no właśnie, znowu jest ta kwaskowatość. Oprócz tego jest też szafran, który jeszcze bardziej podkreśla tą skórę, jest też lawenda, która daje takiego ostrego właśnie tutaj wybrzmienia, jest też pieprz, no i ud i bursztyn, także zapach jest bardzo taki bogaty, bardzo taki moim zdaniem skondensowany, taki gęsty, trochę kwaskowaty. Ta skóra tutaj jest niezaprzeczalna. To nie jest, że ona na początku jest, potem jej nie czujemy. Nie, nie, nie. Tutaj ta skóra gra po prostu pierwsze skrzypce. No nie bez powodu zapach ma tytuł skóra. I rzeczywiście jest to taka, tak jak mówię, brązowa, stara, wygnieciona skóra w towarzystwie takich nut ziołowych, lekko kwaskowatych. Bursztyn, nie wiem, czy patchouli, dlatego że dla mnie ten zapach jest praktycznie w ogóle niesłodki. Nawet jak wygasa, to ja do samego końca czuję tą skórę, mało czuję w ogóle w nim słodyczy. On przez cały czas jest dla mnie taki kwaśno-skórkowy. Przepiękny zapach, dedykowany chyba dla mężczyzn i tutaj w ogóle on więcej ma głosów jako zapach męski niż damski. Najwięcej jest jako unisex. Ale zdecydowanie więcej osób twierdzi, że on jest bardziej męski niż damski. Także no, dlatego mówię, polecam testy, ale zapach jest przepiękny. Nie wiem, czy on jest bardzo jakoś uniwersalny. Wydaje mi się, że tego typu zapachy na pewno można znaleźć w wypustach arabskich, na pewno można znaleźć w wypustach niszowych, bo to jest właśnie taki zapach też bardzo mało mainstreamowy, a moim zdaniem zapach bardzo niszowy. To znaczy, co mam na myśli? Mam na myśli to, że zapach nie jest taki ogólnie popularny. Pachnie bardzo tak w wyszukany taki sposób, nietuzinkowy. Na pewno to jest coś, co zwróci na siebie uwagę. Ja nie wiem, czy to jest coś, co będzie się wszystkim podobać, ale na pewno będzie zwracać na siebie uwagę. Rzeczywiście zapach skręca w męską stronę. Ale dla mnie samej jest to zapach jak najbardziej noszalny. Tak jak mówię, mam ten rolon, chcę go jakoś, nie wiem, rozparcelować i przelać do jakiegoś penspraya, żebym mogła się po prostu tym zapachem nacieszyć i będę chyba chciała prędzej czy później nabyć pełny flakon, bo podoba mi się ten zapach. Nawet jeżeli miałabym go parować z czymś innym, czy w ogóle używać też solo, bardzo mi się podoba, także mówię, polecam testy, bo uważam, że zapach jest bardzo nietuzinkowy. Mówiłam też Wam jakiś czas temu o takiej swojej chciej liście perfumowej i tam właśnie na tej chciej liście umieściłam kilka zapachów z innej kolekcji. Tam nie umiałam tego powiedzieć, ale teraz widzę, że to jest kolekcja Le Fraicher. I tutaj mamy zapach bambusowy, jakiś właśnie ten gingembre, czyli zapach imbirowy, na który ja mam ochotę, bazylik, taki zapach bardzo aromatyczny z bazylią, ale tam jest kilka właśnie takich innych i mają całkiem niezłą trwałość tutaj z tego, co są właśnie głosy na Fragrantice, także tam z tamtej kolekcji mi jeszcze kilka ciągnie. Jak mówię, dom perfumowy bardzo mi się spodobał, jakość tych zapachów, te kompozycje wydają mi się takie bardzo eleganckie,
nietuzinkowe, nieudziwnione, ale jednocześnie wyjątkowe. Także nie wiem, dajcie mi koniecznie znać, czy znacie się z domem perfumowym Molinard, czy znacie w ogóle te zapachy, czy jakieś inne. Także czekam na Wasze komentarze. Ja Wam serdecznie już dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych perfumowych i nie tylko filmów. Cześć!